troszkę się spóźniłem na spotkanie. Zobaczymy, czy będzie na mnie krzyczał. Zrobimy taki eksperyment. Zaraz się dowiemy, bo już widzę, że tutaj stoi samochodem. Nie udało mi się ogarnąć sprzątania samochodu. Mam taki syf, że to jest w ogóle, to się nie mieści w... Pojedziemy w takich warunkach, jakie są. Najpierw zabieram cię do Białegostoku. Znaczy ciebie, was też zabieram, widzowie. W końcu mamy w ogóle słońce. Wszyscy tacy radośni w ogóle chodzą dzisiaj. Ja od miesiąca nie widziałem słońca. Pierwszym naszym przystankiem, jeśli chodzi o takie większe miasta, będzie właśnie Białystok. Ale ja mam niespodziankę taką, że nie jedziemy najpierw prosto do Białegostoku. Pojedziemy jeszcze do Józefowa. Mówi ci to coś? No. Tak? Ale wiesz, po co tam pojedziemy? Nie. Tam jest taki kebab, to się nazywa Fazir Kebab i to jest chyba jedyny w Polsce. Wiem. Jedyny w Polsce kebab opiekany drewnem. Nie jedyny. Nie jedyny? Nie jedyny, bo ktoś ostatnio do mnie napisał na Instagram. Miałem bardzo dużo wiadomości typu właśnie Fazir Kebab, czemu jeszcze nie zjadłeś Fazira i tak dalej. Wiele osób uważa, że to jest najlepszy kebab w Polsce. Czy tak jest? Jedziemy do Józefowa, przekąsimy sobie kebab, a później lecimy już prosto do Białegostoku. Nie wiem, czy widziałeś taki filmik, jak ten baran taki się kręci cały. No widziałem też go, widziałem na TikToku i też go udostępniałem właśnie na Insta. Akurat mnie to jakoś specjalnie nie zachęciło. Napisałem na Instagramie, żeby mi zadawali pytania, może jakieś takie małe Q&A. W końcu już nagrywam od chyba 4 czy 5 miesięcy. Myślisz, że kogoś to interesuje? Nie wiem ty, no jest dużo pytań. No i pomyślałem właśnie, że w drodze parę mi ich zadasz, co ty na to? Ty je będziesz wybierał, jakby ja nawet nie patrzyłem na to. Dobra. Widzowie chcieli na przykład daily oglądać. Jesteśmy w stanie, wydaje mi się, wyjechać na dłużej po prostu. No mi się marzy wyjazd na miesiąc i codziennie film. Widzowie też na bieżąco są jakby z tym, co się u nas dzieje, nie? No to jest świetna rzecz. To jest kwestia, wiesz, no trzeba wyjechać na miesiąc wtedy. I to wtedy trzeba sobie fajnie zaplanować. No. Do przekminienia. Dawaj 5 pytań szybkich po prostu. Tak dużo jest ciekawych, że nie wiesz co wybrać? Pewnie same. A kiedy będziesz w Szczecinie? A kiedy będziesz w Krakowie? Dokładnie a kiedy tak. będziesz... Odpowiadając na wszystkie takie pytania, kiedy będę tu, kiedy będę tam? No będę tam, jak będę tam. W planach jest objechać całą Polskę taką, wiecie, kulinarną. W miarę możliwości będę pojawiał się wszędzie, gdzie tylko będę mógł się pojawić. Mam takie w sumie dosyć... Też mnie to interesuje nawet. Ciebie to interesuje? Aha. Woli się, jak ludzie zwracają się do ciebie kolorowy czy książuło? Szczerze, bez różnicy. Jak ktoś mówi do mnie kolorowy, no to wiem, że zna mnie od wiesz, od dawna jakby. Mhm. Nie wiem, no obojętne mi to jest. Drugie pytanie. Jestem gotowy. Czy możesz zrobić tu trochę chłodniej, bo mi gorąco? Mogę. Trzecie pytanie. Ty jesz czy chudniesz od tych testów? Czy tyję czy chudnę? Mhm. Obecnie moja waga jest taka sama praktycznie. Plus minus 1 kilo się waha od 5 miesięcy, więc jakby nie zauważyłem wzrostu. Nie zauważyłem, że tyję, raczej ważę się często, żeby nie wpaść, żeby jakby nie przegapić tego momentu, gdy już będzie, powiedzmy, za późno. Także nie, no mniej więcej ta waga cały czas się trzyma. No wiadomo, jak jedziemy na taki 4-dniowy wyjazd, tak naprawdę żremy, no to jak wracam, no to staram się parę dni utrzymać jakiś taki deficyt, pójdę sobie na bieżnię, zrobię cardio i tak dalej i wracam do tej wagi, nie? To zależy tak naprawdę od tygodnia. Ciuchy te same, wszystko się dopina, wszystko jest tak jak było. Aczkolwiek trzeba coś, idzie lato, zaraz trzeba coś trochę tą bieżnię częściej robić, no. No. Tak. Czy planujesz odcinki też poza granicami naszego kraju? Oczywiście, że planuję, ale jednak chyba tą Polskę wolałbym odhaczyć najpierw, nie? No bo jak nagle nagramy jakiś Berlin, jakieś mega kebaby i tak dalej, a później wrócimy do jakiegoś Ciechocinka, to już będzie taki regres materiałowy trochę, tak myślę, dla widza. Chociaż nie wiem, no. Też jest tak, że chcecie chyba oglądać, tak myślę przynajmniej, że widz chce oglądać te miejsca, które jakby... do których ma bliżej też, nie? Mhm. Więc nie wiem. Takie dostępne dla widza, nie? Tak, no więc w planach, dużo rzeczy jest w planach, wiecie, no jak najbardziej zagranica będzie atakowana. Duże śniadanie czy duża kolacja? Ostatnio nic. W ogóle mam wrażenie, że ostatnio bardzo mało jem w domu, jak jestem. I trochę się pozbywam tego takiego, że ostatnio wam mówiłem w filmiku, że nie umiem zamówić małego kebaba, nie? A ostatnio trochę tak to przełamuję i próbuję. Bo wiem, że zaraz wyjeżdżam, znowu będę żarł i jakby się trochę oszczędzam. Ale no raczej chyba śniadanie większe lubię sobie zjeść. Takie moje klasyczne śniadanie to są jajka sadzone, 3 sztuki, 2 bułki, kebasa. Nie no, jajka sadzone, boczek oczywiście musi być, jakaś bułka, najlepiej ser żółty do niej. Nawet bez masła powiem wam, że jakoś ten... Śniadanie większe, no. Zakończmy to takim pytaniem. Twoja ulubiona potrawa, taka, że mógłbyś jeść ją cały czas, jakbyś miał możliwość. Jedną ciężko wybrać. Kiedyś się tym tuczyłem na potęgę dosłownie. To jest pepperoni na grubym cieście z Pizzy Hut i oczywiście 3 sosy czosnkowe do tego. Ale dużo jest takich rzeczy, które tak naprawdę mógłbym w każdej chwili zjeść. No to jest właśnie ta Pizza Hut. Myślę, że to jest też lasagna taka, którą robię. Nie, no w sumie te 2 rzeczy bez kitu. Lasagna i pizza taka na grubym cieście, no. Teraz planuję w Białymstoku wynająć jakąś fajniejszą chatę z kuchnią. Wydaje mi się, że moja kuchnia jest po prostu taka mało...
medialna, żeby ją nagrywać. Ale tutaj myślę, że to dobry pomysł, jakbym ci jakieś takie żeberka uwędził. Albo w sumie chyba lasagne lepsza, nie? Dobra, zrobię lasagne, no na tym wyjeździe robię lasagne, widzowie. Także łapeczki w górę, jeśli chcecie, czekacie na ten content. To koniec pytań? No wytłumacz się widzom, co właśnie się stało. Ja nie będę się z niczego tłumaczył. Ja nic nie zrobiłem, tak? Ja nie jestem niczemu winny. C. Powiedziałem Józefów, Fazir Kebab. Wiecie co wpisał w nawigację? Józef Osław. Jesteśmy w ogóle z dupy strony, w ogóle nie tam gdzie trzeba, nie? Ale czemu swojego nie używasz? No bo na moim były pytania od widzów. To okaże się pewnie, że i tak, że Fazir jest zamknięty. Albo że już w ogóle nie działa. Albo że barana nie ma. W sumie ja tego nie sprawdziłem, może to jest nieczynne dzisiaj. Chyba mi się pokazało teraz, że jest, ale też nie zwróciłem na to uwagi. Ale to Fazir, czy może na przykład jakiś Fazer sprawdzałeś? Dla widza liczy się reakcja i to, że jemy to my, a nie to, że jest to jakieś konkretne miejsce. Jak to idzie? Jak ja tu jeepa zrobię, to człowieku. Nie szalej, człowieku. Dobrze, proszę państwa, udało nam się dotrzeć pod Fazir Kebab. Jesteśmy w Józefowie, to jest bardzo blisko Warszawy. Dosłownie tutaj obok nas jest znak z przekreśloną Warszawą. Więc jeśli jesteście z Warszawy, no to nie macie daleko. Ale zobaczmy najpierw, czy w ogóle jest sens tu przyjeżdżać i polecać to miejsce. Chodźcie, spróbujemy. Kurde, poczułem słońca, założyłem bezrękawnik i to chyba nie była dobra decyzja. Ty, no jest, Fazir Kebab, tylko tu, mięso opiekane na węglu drzewa. Będziemy nagrywać? To rzeczywiście tutaj kebab jest po prostu opalany na drewnie, na węglu chyba. Nieźle to wygląda, nie widziałem jeszcze czegoś takiego. A bym zjadł, chyba dwa musisz wziąć. No wezmę dwa. Coś czuję, że to może być coś dobrego, nie? Tak, jest do wyboru kurczak i baranina. Chyba pita, nie? W pizzę bierzemy? Ja to najbardziej pita. Baranina czy kurczak? Dawaj jeden taki może, nie? No dobra, to zamawiam. A ty nagraj to mięsko, bo to super wygląda. Czy minus? W lokalu niestety nie ma łazienki. Szkoda, bo mi się chce bardzo umyć ręce. To mięso wyglądało super, szczerze. Naprawdę fajnie to wyglądało. Zrobiło to na mnie. Robi robotę, naprawdę fajny widok. Zamówiłem dwa kebaby w picie. Jednego z kurczakiem, jednego z baraniną. Kurczak 24 zł, baranina 27 zł. Cenowo na pewno nie jest to tani kebab. Chociaż ja nie wiem w sumie, co jest tanie teraz. Nie, no nie jest źle. 50 zł za dwa kebaby jest ok. 51. Myślę, że będzie dobre, no. Chociaż lokalik taki niepozorny raczej, nie? Ja myślałem, w ogóle nie sprawdzałem tego wcześniej, jak to wygląda. Myślałem, że tu będzie jakaś taka knajpka fajniejsza, większa. Tutaj tak trochę w klimacie budkowym jednak jesteśmy. Czekamy, jest zimno jednak. Myślałem, że jest ciepło, zobaczyłem trochę słońca, ale już mnie szczerze mówiąc pogrzało trochę chyba z tą kamizeleczką. No temperatura się nie zmieniła, mimo to, że słońce wyszło. Jest nadal 3 stopnie. Chodź pod ten grill może tam, pod to drzewo. Sprawdzę jeszcze z ciekawości, co internet w ogóle mówi o tym miejscu, jak tam wyglądają opinie. 1600 opinii, średnia to jest 4,5 gwiazdki. Nieźle. Całkiem nieźle, no. Nie wiem, czy w samochodzie nie będzie lepiej zjeść wygodniej. Tak, i przesiąkniemy tu tym zapachem. Tak, nie dość, że przesiąkniemy zapachem, to tu jest zimno, jak na dworze trochę. To jest kurczak, czy tu jest baranina? Pan posmarował chyba tą... tą pastą pyszną. Pasta czosnkowa, no. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapowiada się nieźle, naprawdę. Jestem już tak głodny. Czekamy do fury? Gryź. Gryź już? Szkoda, że w obydwu tą pastę mi zjesz. Baranina. Mistrzostwo. Naprawdę. Czujesz naprawdę, że jesz baraninę. Czujesz ten taki posmak, którego do końca ja nie lubię zazwyczaj. Ale tutaj nie jest aż tak inwazyjny. Szczerze, jak miałbym to porównać do FS-a, to mięso, chociaż co prawda FS-a jeszcze nie testowaliśmy tutaj na kanale, no to Fazir. Tak zgłodniałem, jak patrzę na te kurwa kebaby. Jest, przepyszny jest. Ogórek kiszony jest, jak w starym Amricie kiedyś. No mistrzostwo. Nawet mi ta tortilla nie przeszkadza, że nie jest pitą, a miała być pitą. Ugryź sobie tego, żebyś tej pasty miał trochę. Ta pasta mega robi robotę. Wiesz, który kebab to zapoczątkował? Czy zapoczątkował, w którym to odnaleźliśmy jakby? Fenicja. Dobra, to może zróbmy tak, że ja tego po prostu spróbuję. Tak, jedz. Ten kurczak akurat nie był chyba obracany na tym ruszcie, bo tu były dwie baraniny tu się kręciły. Spróbuj sobie. Pokaż. Naprawdę pyszne. Baraninka to baraninka, co? No, bardzo dobre. Mega intensywne tutaj są te, chyba jest jakaś pietruszka. Fajne. Dobra, ja mam tutaj tego kurczaka. Baraninę naprawdę, naprawdę bardzo dobry kebab. Powiem ci, że dawno nie jadłem tak dobrego kebaba. Tu nie ma sera. Jest po prostu dobre mięcho, owinięte w placek. Trochę sosów takich lekkich, raczej bym powiedział ziołowo-jogurtowych i właśnie ostry do tego. Mistrzostwo, bardzo proste, ale po prostu czujecie, że to mięso jest bardzo dobrej jakości. No i do tego sposób, w jaki je przyrządzają, czyli na węglu drzewnym. Kozak.
Dobry kurczak, jest naprawdę okej, okay, ale zdecydowanie myślę, że tutaj chodzi o tą baraninę w tym fazirze. I baranina w nim to jest na pewno coś, co bym zamówił ponownie. Może mięso mieszane po prostu? Myślę, że mięso mieszane tutaj zrobiłoby robotę. Dobry, naprawdę dobry. Zajebiste. Powiem wam, że wróciłem znowu do tej baraninki, no i zdecydowanie baranina wygrywa. 9 na 10 bym dał. Jeśli chcecie tu przyjechać specjalnie, żeby tego spróbować, weźcie baraninę. Myślę, że warto tutaj wpaść i spróbować. Szkoda tylko, że to nie jest taki bardziej lawasz na przykład, tylko że czuć, że to jest ta tortilla śliska, nie? No ale to już są moje fanaberie. Czujecie w tym taką właśnie kraftowość, rzemieślniczość. Jedziemy dalej, nie? Jedziemy dalej. Dopiero fazira zjedliśmy, zajebiste. Fazir to jest, no jadę. Dobry, naprawdę. Jeszcze drugi jest falenicy, po tamtej stronie, nie? Tam, no. Tylko tam są tam bardziej dania, nie? Mhm. Nie, to baranina kozak. Kozak, nie? Zajebiste. A tam w soboty, w niedzielę na przykład, mają całego barana piesze. To zajebiste było, bo nie? Szkoda, że nie trafiliśmy, ale no może następnie. Ale każdą sobotę i niedzielę piesze zawsze. Pozytywny wariat ogółem. Ziomek nam powiedział, że w fazirze właśnie w każdą sobotę i w niedzielę pieką całego barana na ruszcie. Nieźle, nieźle, nieźle. Najadłem się nawet za te 27 zł. No, taka idealna porcja i nie czuję się ociężały wcale. Jedyne co, no to ten lokal tak trochę nie zachęca. Taka trochę buda. Ale no, nie oceniamy wystroju wnętrz, kochani. Jedzenie, voilà. Jedziemy do Białego Stoku.